Z automatu się marki odcinają, kiedy faktycznie influencer no, nabroi. 12% osób bardziej ufa komuś niż marce, i coraz trudniej znaleźć branżę, gdzie w ogóle ten influencer marketing nie działa. Dzisiaj bardzo wiele firm przepala swoje budżety patrząc po prostu nie tam, gdzie trzeba. Dzisiejszą rozmowę poprowadzi Paweł Dałkańczyk, a jego gościem będzie Kamil Bolek. CMO grupy LTTM zrzeszającej takie marki jak LiveCube, Talent Media, GameSet. Jarowiec, psycholog, wykładowca MBA, mówca. Naszymi partnerami są park naukowo-technologiczny w Opolu miejsce łączące biznes i naukę Reverse Art, projekty graficzne, identyfikacja wizualna skład DTP Draskowski realizacja zdjęć i nagrań wideo, kominki z najlepsze kominki akumulacyjne i tradycyjne, Ekoźródła, źródła komfortowe, ekonomiczne i niezależne ogrzewanie dla Twojego domu. Linki do strony naszych partnerów znajdziecie w opisie tego filmu. Gotowi? Czas na małą rozgrzewkę osoby, które cię inspirują. Nie wiem, czy znajdę aż trzy, ale na pewno z, no, z polskiego podwórka Piotrek Budzki, którego uwielbiam za to, co robi, jak pięknie łączy praktykę marketingową z badaniami z psychologią, i jak świetnie podważa różnego rodzaju mity i taki marketingowy bullshit bardzo często. No i pewnie wymieniłbym jeszcze Franciszka Georgiewa, którego no, bardzo lubię za to, w jaki sposób prowadzi i rozwija swoją agencję reklamową. Trzy cechy charakteru, które pomagają w biznesie. Że zdecydowanie sumienność i to jest coś, na, tym, na czym też co ciekawe wielu influencerów, często może polec, bo myśli, że to jest sukces, który przychodzi z dnia, na, z dnia na dzień a często influencerzy latami pracują na swój sukces z dnia na dzień no i pewnie kreatywność połączona z taką odwagą, żeby no, nie bać się nowych rozwiązań, których nikt jeszcze nie próbował. Trzy rzeczy, które doradziłby sobie sprzed 10-15 lat? Kupować bitcoiny, NFT i nagrywać wszystko, co się da, żeby zostać influencerem jak najszybciej? Trzy rzeczy, które najbardziej motywują cię? Przede wszystkim produktywność i to, kiedy szybko widzę efekty swojej pracy. Myślę też, że taka społeczna motywacja nic tak nie motywuje, jak oklaski po wystąpieniu konferencyjnym albo fajny komentarz, jeżeli faktycznie dostarczam komuś jakąś wartość i wiedzę, bo tą lubię się dzielić. Trzy rzeczy, których nie uczy szkoła, a powinna? Tylko trzy? Myślę, że jest tego sporo i przede wszystkim no, szkoła nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby nadążać za wszystkimi zmianami, które się dzieją, w związku z czym powinna dawać więcej takich meta umiejętności, to znaczy jak weryfikować informacje, gdzie ich szukać, jak się sprawniej i szybko uczyć, czyli właśnie takie meta umiejętności, no, które nie stracą na czasie i będą bardziej uniwersalne. I pewnie też jakiejś takiej bardziej przedsiębiorczości i zarządzania pieniędzmi. Trzy najważniejsze kompetencje w przyszłości. Myślę, że przede wszystkim umiejętność z całej masy danych, którą dzisiaj jest dostępna. Przerabianie tego na strawne informacje, a tego na użyteczną wiedzę. No bo dzisiaj, wydaje mi się, że dzisiaj jest to super istotne, a będzie jeszcze bardziej w przyszłości. Myślę też, że wdrażanie nowych technologii bo jedno to jest znać i widzieć jak działają i do czego się mogą przydać. No a kompetencją na pewno jest to, żeby umiejętnie je wdrażać tam, gdzie ona jest potrzebna, a trzecią pewnie jest taka elastyczność i otwartość na doświadczenia. No musimy być non stop otwarci na zmianę. Trzy najważniejsze rzeczy, jakich się nauczyłeś w biznesie? Przede wszystkim better done than, than perfect, bo ulepszać można w nieskończoność i to już pewnie wielu zdecydowanie bardziej wybitnych specjalistów od biznesu e, mówiło, więc na pewno better done than, than perfect. No i taka właśnie otwartość e, na zmianę, trochę taki model bycia przerażonym kameleonem bardzo często i jakby super szybkiego dostosowywania się do tego, co się dzieje w oku. No i czasem takie podważanie status quo, znaczy fakt, że jest grupa osób, nawet nie wiem, amerykańskich naukowców czy radzieckich uczonych, która uważa, że tak jest, no że czasem daje się to faktycznie podważyć i że można inaczej. Trzy dobre nawyki, które chciałbyś w sobie pielęgnować? Myślę, że przede wszystkim taka dociekliwość i zadawanie cały czas pytania so what. No mamy masę danych, masę badań, masę wniosków, masę webinarów, kursów, ale staram się za każdym razem po takiej lekturze czy obejrzeniu czegoś zadawać sobie takie pytanie no i co z tego wynika albo z rozmów z, z różnymi ekspertami no i co z tego jak to można przekuć na jakieś faktyczne działania no i też taki sceptycyzm czasem żeby właśnie nie zawsze podążać za tym na co jest hype tylko patrzeć na jakieś faktyczne relewantne dane i fakty i może za to mnie czasem ludzie nie szanują bo za często zmieniam zdanie pod wpływem faktów Trzy złe nawyki które przeszkadzają w biznesie Myślę że przede wszystkim Upór jest czymś, co może bardzo w biznesie przeszkadzać, ale taki negatywny upór, niesumienność i w dążeniu do celu, ale taki upór i trwania przy swoim pomimo wielu faktów. Niby się mówi, że jakby trzeba na przekór wszystkiemu działać, ale czasem no, spotkałem wiele osób które właśnie pomimo ewidentnych dowodów, że siedzą w swoim zamkniętym, konserwatywnym pudełku, nigdy nie chciały z niego wyjść. I z tego się też wiąże inna cecha, czyli taka nieumiejętność z psychologicznego punktu widzenia decentracji, czyli stawiania się w butach innych osób. To przede wszystkim w marketingu jest tragiczna cecha. Jeśli tego nie potrafimy, powinniśmy to jak najszybciej zmienić, no żeby patrzeć zawsze na kampanię z perspektywy targetu, a nie tego, co my myślimy, co jest, nie wiem, fajne, zabawne, atrakcyjne, ciekawe itd. Trzy książki biznesowo-rozwojowe, które polecasz. Książka, może też nie rozwojowo-biznesowa, bo bardziej ekonomiczno-behawioralno-psychologiczna, ale uważam, że każdy człowiek powinien przeczytać Kahnemana i pułapki myślenia. Witajcie w kolejnym odcinku Ewolucji Biznesu. Jak widzicie, po raz kolejny nie nagrywamy w naszym studiu, tylko tym razem w Warszawie, nawet w samym centrum Warszawy. A dlaczego w Warszawie? O tym dowiecie się. Troszeczkę później. Witaj, Kamil. Cześć, dzień dobry. Zacznijmy od początku. Dlaczego wykorzystanie influencera do promocji biznesu to dobre rozwiązanie, Twoim zdaniem? Myślę, że głównie dlatego, że bardzo zyskały na znaczeniu tak zwane grupy hard to reach, czyli grupy, do których nie da się po prostu inaczej dotrzeć. Mamy postępującą fragmentaryzację mediów, mamy spadającą efektywność tych tradycyjnych mediów masowych, mamy bardzo dynamicznie rosnącą grupę osób, które uciekają od reklam, nie lubią reklam, blokują te reklamy. No i jak pokazują badania, 92% osób bardziej ufa komuś niż marce, no więc marki tu są od razu na straconej pozycji, i coraz częściej mówi się o tak zwanej komunikacji nie B2B, B2C. Tylko human to human. No i w praktyce okazuje się, że to po prostu działa, że niezależnie od branży, niezależnie często od różnych celów, wykorzystywanie ludzi, a nie powierzchni reklamowych, no przynosi faktycznie bardzo, bardzo obiecujące efekty biznesowe i marketingowe. Mhm. Mijako laikowi najbardziej kojarzy się influencer marketing w takich branżach jak na przykład beauty, tak, czy, czy odzież. Pytanie, czy tak faktycznie jest, tak? Bo na pewno masz jakieś statystyki, które, które to pokazują, w których branżach najlepiej ten e, jakby rodzaj marketingu się się sprawdza, tak? I, i jak, jak to wygląda faktycznie? Częściej się zastanawiamy, czy są takie branże, gdzie kompletnie się nie da zastosować influencer marketingu i coraz trudniej jest znaleźć odpowiedź na to pytanie. Realizowaliśmy kampanie dla największych banków, realizowaliśmy dla ubezpieczycieli, dla ministerstw, dla różnego rodzaju fundacji i różnego rodzaju kampanie CSR-owe. Kampanie influencer marketingowe są w FMCG-ach, są wśród operatorów telefonii komórkowej, są wśród różnych usług z zakresu technologii, fintechów. Sprawdza się bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś, w beauty, w branżach też gamingowych produkujących gadżety technologiczne, sprawdza się w motoryzacji, więc jeśli chodzi o te branże, to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki przekrój i coraz trudniej znaleźć branżę, gdzie w ogóle ten influencer marketing nie działa, no bo to by znaczyło, że nie ma treści w internecie dotyczących tej branży, co dzisiaj jest coraz rzadszym przypadkiem do tego stopnia, że nawet mamy coraz więcej treści tworzonych przez influencerów o działkownictwie, ogrodnictwie, wędkarstwie, myśliwstwie itd. tak Więc jakby oczywiście, że możemy sobie patrzeć, gdzie procentowo są największe wydatki. No i pewnie tutaj z jednej strony będzie to skorelowane z tym, gdzie w ogóle są największe wydatki reklamowe, więc pewnie jakiś retail, FMCG i właśnie później branża kosmetyczna, bo w branży kosmetycznej to są często największe zwroty z inwestycji i tam są takie spektakularne efekty, no ale dzisiaj praktycznie wszyscy sięgają po influencer marketing. Mhm. Okej, okay, a czy w ogóle da się jakoś statystycznie, nie wiem, średnio rynkowo określić zwrot z inwestycji ze współpracy właśnie z influencerami? Albo czy mógłbyś też podać jakieś przykłady udanych kampanii i nieudanych? Niestety takich danych średnich czy rynkowych nie jestem Ci w stanie podać z bardzo prostej przyczyny. Klienci nie chcą się tymi danymi dzielić. I z jednej strony oczywiście nie chcą się dzielić porażkami, z drugiej strony tym bardziej nie chcą się dzielić sukcesami. Mamy wielu takich klientów, którzy, no broń Boże, żeby się konkurencja dowiedziała, że im tak świetnie idzie współpraca z tym influencerem, no bo na Pniu sprzedają wszystkie produkty. Są przypadki takich klientów, no którzy chętnie pod różne konkursy branżowe czy pod case study faktycznie dzielą się tymi wynikami sprzedażowymi i to naprawdę do ostatniego miejsca po przecinku. No i tutaj takie kampanie, o których też dużo opowiadam w całym kursie, czy to jest na przykład Play, który osiągał sześć razy lepsze efekty w porównaniu do innych działań digitalowych, czy na przykład xcom, który potrafił wyciągać, nie wiem, ponad 200% ROI, już licząc zysk netto dzielony przez koszt, czy kampanie, gdzie mieliśmy sześciokrotny zwrot z wydatków reklamowych, czyli przychód wygenerowany przez kampanię był taki. No, takie ogólne statystyki podają, że Amerykanie z jednego dolara wydanego na influencerów mają sześć dolarów z z powrotem, czyli 600% ROI. Brytyjczycy podobno z jednego funta 8,5 z powrotem. No ale znowu, no to są raz, że dane z zewnątrz, dwa, że takich danych ciągle brakuje. Jest oczywiście wiele przypadków takich kampanii, które no gdzieś giną w internecie, o których nikt nie mówi, bo nie przynosiły efektów, albo bo produkt zniknął z półek i po prostu zostały wymiecione wszystkie rzeczy. No ale to nie jest zbyt medialny przypadek, kiedy w e commerce nie wiem, został wyprzedany jakiś produkt, a niekoniecznie ludzie się na ulicach, nie wiem, wyrywali sobie papierki po jakimś produkcie. Więc takich kampanii jest sporo. Niestety ciągle brakuje takich danych, którymi klienci chcieliby się tak wprost jasno dzielić. Mhm. A jak po pierwsze dobrać influencera do, do jakiejś kampanii, którą chcemy przeprowadzić, a po drugie, jak go zweryfikować, tak? I mówię tutaj o takim problemie kupowania. Lajków na przykład? No to słuchaj, o tym mamy kilkugodzinny kurs, w którym opowiadamy o tym, jak dobrać, jak weryfikować, jak to wszystko poukładać, więc to nie jest taka prosta e, odpowiedź. No, w wielkim skrócie, trzeba przede wszystkim patrzeć na te dane, które mają znaczenie. Dzisiaj bardzo wiele firm przepala swoje budżety, patrząc po prostu nie tam, gdzie trzeba. Kupują, w ogóle kupowanie samych followersów jest bez sensu. E, no i te, tak długo, jak marki płacą za followersów, tak długo influencerzy kupują followersów, żeby podbijać swoje stawki. Więc jakby pierwszy etap to jest w ogóle zrozumieć dobrze influencer marketing, za co my tam płacimy i czego powinniśmy oczekiwać. To jest myślę pierwszy krok do mądrego dobierania influencerów i jednocześnie ich weryfikacji. No a drugi jest taki, że jest dzisiaj na rynku sporo narzędzi i wpisanie w Google hasła, czy to jest narzędzie do weryfikacji, no to jakiś Hype Auditor, czy InfluTool, no to na pewno są platformy, które od razu nam wypluwają w odpowiedzi, ile ktoś ma, nie wiem, mas followersów, fake followersów i tak dalej. Ale uważam, że ciągle, nawet dysponując dobrą technologią i narzędziami, bez odpowiedniej wiedzy, takie narzędzia mogą być zupełnie nieprzydatne. Mhm. A co w przypadku influencerów, którzy zaliczyli jakieś wtopy wizerunkowe? Tak? Czy jest w ogóle sens nawiązywać z nimi współpracę lub ją kontynuować? Mam tutaj na myśli przykład, oczywiście nie będę podawał nazwy, tak, ale jednej z marek telekomunikacyjnych i ostatnich wydarzeń, które miały miejsce. Tak, I to, to jest taki przykład, który mi tutaj akurat przychodzi do głowy. Jak, jak ty się do tego ustosunkujesz? Jeżeli jest tak, że współpracujemy z jakimś influencerem, który jest naszym ambasadorem, no i on popełni jakiś. Nie chcę użyć angielskiego brzydkiego słowa, który w naszej branży się często pojawia, ale ma jakiś wizerunkowy kryzys. No to oczywiście, jeżeli to jest tak, że on faktycznie naruszył wartości, które z perspektywy marki są ważne, że to nie jest tak, że jemu się dostaje, bo czasem marki stają nawet w obronie takich twórców, jeśli to nie jest ewidentnie jakieś ich przewinienie, no ale takie współprace po prostu się zrywa. Tak? Z automatu się marki odcinają, kiedy faktycznie influencer no, nabroi. Ale to nie znaczy, że czasem po jednym kryzysie wizerunkowym taki influencer jest totalnie spalony. Bo każdemu i pewnie wielu z nas kiedykolwiek przydarzą się jakieś błędy i różne wtopy, no i ważne jest, jak my z nich wychodzimy. Jest wielu influencerów, którzy mieli na swojej drodze różne wpadki, ale sposób, w jaki później to naprawili, jak się zmieniali, w jaki sposób właśnie reperowali wyrządzone szkody, kiedy rozumieli, że może zrobili, poszli z czymś za daleko albo napisali coś, co może faktycznie było super kontrowersyjne, albo przekraczało jakieś granice. No, to na pewno nie powinno być tak, że jak raz ktoś kiedyś miał w topę, no to my kompletnie przekreślamy już takich influencerów. Gorzej, jeśli my o takich rzeczach nie wiemy, to znaczy współpracujemy z twórcą, który gdzieś kiedyś robił coś złego i nie miał wtedy kryzysu wizerunkowego. Znaczy nie, było głośny przypadkiem, nie był to głośny przypadek medialny, no a teraz nam to ktoś wyciągnie. Że współpracujecie z twórcą, który trzy lata temu robił to, to, to i to. No to dlatego albo taki pogłębiony research jest bardzo ważny. No, albo współpraca z profesjonalistami, którzy doskonale wiedzą, którzy twórcy wstecz co robili, a nie tylko jacy są tu i teraz. Mhm. A teraz odnośnie tego, co wy jako firma Lifetube robicie, tak? e, jaki jest wasz model biznesowy i kto może z wami nawiązać współpracę? E, jako Lifetube, czy w ogóle jako cała grupa LTTM, do której Lifetube należy, no, my mamy w zasadzie taki bardzo jasno określony obszar naszej działalności, jakim jest influencer marketing. I tutaj mamy w zasadzie dwie grupy klientów. Z jednej strony opieramy się na tym, że mamy największą w Europie Środkowo-Centralnej sieć partnerską YouTube'a, no, która zrzesza aktualnie prawie 900, 900 twórców internetowych. To są ludzie, którzy generują około miliarda wyświetleń każdego miesiąca i jakieś 5 miliardów minut czasu oglądania miesiąc-miesiąc. w miesiąc. To jest jak około 12% oglądalności całego YouTube'a w Polsce. Oprócz tego no, współpracujemy z bardzo wieloma różnymi influencerami, no i zbieramy też o nich dane tu i teraz e, i wstecz historycznie. My im, jako twórcom, pomagamy się rozwijać. Zapewniamy im optymalizację, dopasowujemy ich treści pod algorytm, szkolimy ich, uczymy, zapewniamy im często różne, ja nie wiem, obsługę prawną, rozliczenia, pomagamy często nawet, nie wiem, proszę mi załatwić strój konia na jutro na plan. Więc jak oni mają, na przykład ci topowi menadżerów u nas w naszej firmie, którzy z nimi na co dzień pracują, no to jest taka pełna obsługa menadżerska i sieciowa. I teraz na bazie tego, że my mamy dostęp do no, unikatowej, bardzo szerokiej, pogłębionej bazy danych, dzięki temu my możemy tworzyć kampanię z influencerami właśnie już ten, ta druga noga biznesu czyli dla klientów w oparciu nie o to co nam się wydaje że jest fajne nie w oparciu o to czy o ten influencer jest teraz popularny róbcie z nim kampanię albo to jest śmieszne to róbcie to no, tylko w oparciu o faktycznie dane i to zarówno na takie dane co się ogląda tu i teraz jak i, jakie y, sukcesy w przeszłości miał ten influencer co tam działało a co nie no i na tej bazie rocznie robimy jakieś 2600 realizacji właśnie dla zarówno dla klientów bezpośrednich, jak i dla prawie wszystkich agencji reklamowych, PR-owych, social mediowych czy domów mediowych. I to są zarówno polskie lokalne przedsiębiorstwa, średnie, mniejsze i niekoniecznie jakieś topowe top, super bogate marki, no jak i te największe globalne korporacje, dla których pracujemy i w zasadzie ze wszystkich sektorów i wszystkich segmentów. Mhm. Jak sam fajnie określasz to, czym się zajmujesz, to zawodowo zajmujesz się oglądaniem YouTube'a, tak? Więc Między innymi. Między innymi. Tak. Więc jakbyś mógł scharakteryzować, jak wygląda polski YouTube w stosunku do światowego? Tu może niektórych widzów zaskoczy, ale bardzo dobrze. Wynika to też głównie z tego, że oczywiście są pewne braki, nie ma tak super produkcji, czasem jak na zachodnich rynkach, ale przede wszystkim ten rynek współpracy z YouTuberami bardzo dobrze się rozwinął. Na rynkach zachodnich i bogatszych wielu twórców YouTube'owych najczęściej żyje tylko i wyłącznie z tego, co wypłaca im YouTube z reklam. W Polsce, życie tylko z reklam, w przypadku wielu twórców, gdzie nie się to udaje, no jest praktycznie niemożliwe. Więc oni się wyspecjalizowali we współpracy z markami. I okazało się, że współprace realizowane w Polsce z YouTuberami no, były pokazywane nawet nie wiem, w Atlancie, w headquarters Coca-Cola, jako benchmark taki, że tak powinien wyglądać influencer marketing. Jak się czasem spojrzy na te realizacje zachodnie, to można przecierać oczy ze zdumienia, że tam jest po prostu no, doklejony taki sponsorowany element do odcinka, który jest kompletnie o czymś innym. No, w Polsce by to zupełnie, zupełnie nie przeszło. No i ten rynek polski, on co prawda w wielu przypadkach kopiuje jakieś różne trendy i stara się je przenosić na nasz grunt z zachodu, z rynków amerykańskich, ale ma się bardzo dobrze i ciągle się rozwija. No, nasi twórcy w zeszłym roku łącznie zarobili 42 miliony złotych. No, i rok do roku zarabiają coraz więcej, coraz więcej osób żyje z tego, że tworzy treści w internecie jest influencerami. No i ten rynek się bardzo sprofesjonalizował i staramy się go też od lat bardzo standaryzować, żeby to nie było tylko próby, innowacje i eksperymenty, ale faktycznie mierzalne, wystandaryzowane i przede wszystkim efektywne działania marketingowe. Teraz mam takie dosyć, wydaje mi się, trudne pytanie, ponieważ zapewne wiesz, jak wyglądają zarobki w Polsce, jak wyglądają średnie zarobki, jest to tam kilka tysięcy złotych, tak? natomiast stawki influencerów nierzadko sięgają za jeden wpis jakiś reklamowy kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? i większość społeczeństwa nie jest w stanie zrozumieć. Dlaczego oni pracują cały miesiąc i dostają tam kilka tysięcy złotych, a ktoś wyrzuci jeden wpis i zarabia za to gigantyczne pieniądze, tak? I teraz pytanie: jak, w jaki sposób najłatwiej to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? I druga rzecz, czy nie uważasz, że to jest taka swego rodzaju jakaś pompowana bańka, która prędzej czy później pęknie? OK, to odpowiadając po kolei na to, na pewno jest tak i całkowicie się z tym zgadzam, że ludzie, szczególnie spoza branży, a nawet czasem w branży, kompletnie nie rozumieją, na czym polega zawód influencera i ta praca. Widzą tylko i wyłącznie właśnie efekty długoletniej, wielokrotnie, naprawdę bardzo ciężkiej pracy. Polecam, jeżeli ktoś z Was kiedyś chce spróbować, jak to jest, że tydzień w tydzień na przykład trzeba opublikować jakiś materiał, bardzo często no, miesiącami publikuje się do internetowej szuflady. Ta sumienność tu jest super istotna. No i szczególnie właśnie na takich platformach, nie wiem, jak YouTube, gdzie ten próg wejścia jest zdecydowanie wyższy, że trzeba ten film o czymś zrobić, go przemontować. No to bardzo wiele osób odpada. Poza tym no, mamy bardzo długi ogon, tak zwanych wannabe. No, czyli jakby spojrzeć na cały rynek influencer marketingu, to średnio to oni nie zarabiają wcale dużo. Tak? Ta górka, no to to są te lukratywne super przykłady, gdzie faktycznie oni sobie już wypracowali e, odpowiednią pozycję, no, a jest masę twórców e, takich mniejszych, którym się to nie udało. Tak? I dopiero pracu, albo na to dopiero pracują. Teraz to, co jest jeszcze super istotne, żeby zrozumieć, że influencer bierze pieniądze za trzy, bardzo często nierozerwalnie połączone ze sobą rzeczy. To znaczy, on bierze pieniądze za to, że no udostępnia swój wizerunek, że to akurat ona czy on pokazują się przy okazji danej marki, po drugie za zasięg, jaki generują, czyli za to, do ilu osób docierają do jakiejś społeczności. No i po trzecie, za treść, którą tworzą. I teraz ludzie często zapominają, że no te kwoty, które podajesz, to czasem jest przychód od którego trzeba odjąć koszty produkcji tego wszystkiego, to, że tam ktoś musiał jednak plan zdjęciowy zorganizować, że tam jest sztab ludzi, który na to pracuje, że oni mają swoich menadżerów, że tam są po drodze jeszcze inne agencje, które to koordynowały, obsługiwały i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest często cena za coś, co niekoniecznie równa się jedynie do jeden zyskowi takiego influencera. No ale jest też oczywiście tak, że wśród tych topowych twórców jest to zajęcie lukratywne i związane z bardzo prostą rzeczą popytu i podaży nie przybywa nam lawinowo nie wiadomo ilu twórców, szczególnie właśnie takich profesjonalnych, a marki bardzo chętnie coraz więcej marek chce z nimi współpracować, w związku z czym rosną ceny. I mamy takich twórców, którzy mają na przykład zapełniony swój grafik publikacji sponsorowanymi przy współpracy z marką powstałymi publikacjami na pół roku do przodu. No i teraz jeżeli marki się faktycznie bardzo często zabijają o współpracę z nimi, no to w ten sposób te ceny po prostu rosną. Mhm. I teraz na koniec wytłumaczę, dlaczego dzisiaj nagrywamy ten wywiad w Warszawie już. Kamil o tym troszeczkę wspomniał wybieg przed szereg. Jak dobrze wiecie, ewolucja biznesu to w głównej mierze platforma z wartościowymi szkoleniami online dla biznesu. No i właśnie, pytanie, co my tutaj dzisiaj tworzyliśmy? Jaki kurs? No, mam wrażenie, że powiedziałem chyba wszystko, co praktycznie mogłem, o influencer marketingu od A do Z. Przeszliśmy sobie przez no, takie zagadnienia bardzo ogólne od tego, kim jest w ogóle influencer, jak się na to patrzy. Przez bardzo szczegółowe do właśnie zaglądania tam pod kołderkę i patrzenia na dane, na wykresy, na tabele, na narzędzia, na funkcjonalności platform, ale też na takie miękkie rzeczy, czyli jak robić nie tylko kampanie, które się nam zgodzą w tabelkach, ale kampanie, które po prostu będą fajne, które będą przez odbiorców odbierane no, z wyboru długo i chętnie. I no. Po nagraniu całego tego kursu mam takie poczucie, że jest to całkiem fajnie poukładana i syntezowana wiedza w taką paczkę poukładaną, lekcja po lekcji. I mam nadzieję, że nie tylko będzie się to fajnie oglądało to głównie dzięki wam, w zależności od tego, jak to pomontujecie i poukładacie, no, ale mam też nadzieję, że dzięki temu no, będzie tylko więcej fajnych, dobrych i skutecznych realizacji na rynku influencer marketingu, a skończy się no, używanie czasem pojęć, o których nie ma się pojęcia, patrzenie na nagłówki plotkarskich mediów, które często są super dalekie od rzeczywistości i mieszanie bardzo tego, co się myśli potocznie w popkulturze o influencerach, no z tym, jak wygląda dziś robiony dla topowych, najbardziej wymagających klientów, to, co się dzieje w profesjonalnym influencer marketingu. I do tego, mam nadzieję, właśnie powstał ten kurs. Jasne, jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej na temat tego kursu, śledźcie nasze social media, Będziemy na pewno informować o tym, kiedy ten kurs w ogóle będzie miał premierę i o wszystkich szczegółach dotyczących tego kursu. Kamil, natomiast Tobie wielkie dzięki za, za ten wywiad, ale nie tylko, ponieważ za te myślę już chyba 12 godzin tak, wspólnej dzisiejszej pracy nad tworzeniem tego, tego kursu i tego całego materiału. Także w podziękowaniu też przygotowaliśmy Ci taką książkę, którą raz, wraz ze wspólnikiem Jarkiem napisaliśmy, Sukces versus Kryzys, która została napisana na podstawie rozmów z dwunastoma przedsiębiorcami. Także dużo mam znanych nadzieję, twarzy widzę. Dużo znanych tak, tak. twarzy, także mam nadzieję, że, że coś tam uda Ci się z tego też wyciągnąć. także Dzięki wielkie za, za dzisiaj. Bardzo Do usłyszenia. Dziękuję. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Pozdrawiam. Dzięki serdeczne.